Dzień dobry, witam. Jak zwykle było trochę nerwowo i nie mam gwarancji, że się nie przerwie w pół. Natomiast chciałem dzisiaj pogadać o bardzo, bardzo ciekawym i bardzo takim optymistycznym i zastanawiającym temacie. O takich liczbach, które się nazywają takie nieracjonalne czy irracjonalne, czy trudne do zrozumienia, a takie zupełnie zwykłe są i w powszechnym użyciu. Natomiast jak się człowiek tak nad nimi zastanawia, to rzeczywiście matematyka może człowieka doprowadzić do obłędu. Nawet taka jest atrakcyjna. Taka jest atrakcyjna w przemyśliwaniu, w mieleniu w pamięci, w zastanawianiu się, jak gdyby wciąga historia samych poznań, poznawania samej matematyki i rozwoju i pojawienia się w ogóle na Ziemi, jak gdyby tego stanu, który później osiągnęła. To już takie te początkowe kroki już są zastanawiające bardzo, bo jak gdyby one są naprawdę dla bardzo młodych ludzi a jak gdyby są zastanawiające aż do mojego wieku albo i dalej. Ciągle niosą w sobie tą treść, taką tajemniczą, dziwną i znaczącą. Bardzo znaczącą. No, właściwie ważącą na życiu. Tak po prostu bawiłem się liczbami, pisząc programy, które jak gdyby układały różny sposób te liczby. I w tym momencie zaczęło mi przychodzić do głowy taka myśl, że szkole, taką jedną z podstawowych rzeczy, którą się robi, to się uczy człowiek tabliczki mnożenia. Wkuwa ją na pamięć, ile jest tyle razy tyle, a ile jest tyle razy tyle. I ciągle wkuwa, żeby zapamiętać, żeby odpychtują mu, dwóje mu stawiają w ogóle, jak gdyby ma trudności z przejściem do innej klasy albo nie, ale jak gdyby musi wykuć koniecznie coś, co uważa, że w ogóle nigdy mu się nie przyda. No i można by powiedzieć, że nie przyda się, nie przyda się, nie przyda się, aż potem nagle się zacznie się przydawać i ciągle będzie potrzebne. I tak jak sobie rozmyślałem o tej tabliczce mnożenia, którą jakoś tam się nauczyłem z pewną dokładnością, czy z pewnym poziomem, w jakimś tam stopniu się jej nauczyłem. I potrafię powiedzieć, ile to jest 5 razy 5 i 3 razy 4 i 6 razy 8. To jak gdyby mi wniknęło w pamięć na tyle, że już zapamiętałem to na zawsze. Natomiast teraz jak się zastanawiam nad tabliczką mnożenia i nad pisaniem programu, który wypisuje tabliczkę mnożenia, to jest taka dziwna, naprawdę pojawia się dziwna właściwość. Pojawia się taka właściwość, że ile tych liczb jest? Że jak gdyby liczby nie są wszystkie takie same, bo już sam na samym początku się okazuje, że już niektóre są inne. Na samym początku się okazuje, że inne, że niektóre są inne. Bo jak gdyby, jeżeli w pierwszym rządku ustawimy pomnożyć przez 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 razy 0, no to każda z nich jest 0. 0 razy 1 jest 0 i 0 razy 9 jest 0. W górnym rzędzie są same zera. Po tym jak jest 1, no to wszystko to jeszcze się ładnie zgadza. Jest 1 razy 1 jest 1, 1 razy 2 jest 2, 1 razy 3 jest 3 i jest drugi rządek tych liczb, tych cyfr. Potem jest trzeci rządek. To jest 1 razy 1, nie, 2 razy 1 jest 2. 2 razy 3 jest 6,
2 razy 4 jest 8. I zaczynają się pojawiać dziury. No bo już nie jak gdyby w trzecim rzędzie, czyli jak mnożymy przez 1, 2, to jest 2, jest. No po prostu niewypełnione są jak gdyby ta. No nie chcę używać tego słowa przestrzeń liczb, czyli jak gdyby te liczby ustawione po kolei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 i tak dalej, no to one jak gdyby nie wszystkie się znajdują w tabliczce mnożenia. W tabliczce mnożenia znajdują się tylko te liczby, które wynikają z pomnożenia i dwóch innych liczb. Bo mnożymy jedną liczbę przez drugą liczbę i dopiero taka liczba ląduje w tabliczce mnożenia. Więc w tabliczce mnożenia są dziury. Są dziury na takie liczby, których się nie daje wyliczyć za pomocą pomnożenia dwóch innych liczb. Tak, tak mi jakoś to wynika. Nie wiem, czy tak jest, ale jak gdyby ta myśl mi się pojawiła, że niektórych liczb w tabliczce mnożenia nie ma. Tak się zastanawiałem nad tym dalej i tak sobie myślałem, ile liczb w tabliczce mnożenia jest. No 10 razy 10 to jest 100. Ale czy jest tam 100 liczb? No. I znowu się tutaj z tego jest takie do pomyślenia, taka myśl się pojawia, że przecież liczba razy liczba to jest to samo co liczba razy liczba. Czyli A razy B to się równa B razy A. No to są litery wprawdzie, ale 1 razy 5 jest tyle samo co 5 razy 1. A 2 razy 8 jest tyle razy co 8 razy 2. Więc w związku z tym, czyżby tych liczb było 50? 50? 50? Czy jest ich 50? No, być może jest ich 50. 50? 50 liczb w tabliczce mnożenia. Czy jest ich 50? A jeszcze zaraz następna się myśl pojawiła, że przecież. No przecież 50 nie jest największą liczbą w tabliczce mnożenia. No bo 9 razy 9 to jest 81. 81 to jest więcej niż 50. A więc w związku z tym, no to jest nie tylko te liczby do 50 pojawiają się w tabliczce mnożenia. Czyli co najmniej do 9 razy 9 do 81. Ale na przykład 82, czy 82 jest w tabliczce mnożenia, albo czy 83 jest w tabliczce mnożenia? No i teraz trzeba by się zacząć zastanawiać, ile to jest 9 razy 8? 9 razy 8 to jest 72. No a właśnie, jak jest to z tymi liczbami pozostałymi, jak 73, 74, 75? Czy one są w tabliczce mnożenia, czy ich nie ma w tabliczce mnożenia? Które są w tabliczce mnożenia, a których nie ma? I potem się zastanawiałem tak nad tym, że są takie liczby, które nazywają się niewymierne. To są takie liczby, które nie dają się wyliczyć za pomocą pomnożenia dwóch innych liczb. A więc takie liczby, których w tabliczce mnożenia nie ma. Niewymierne. Nie ma ich w tabliczce mnożenia. Niewymierne, ale najgorsze, że po angielsku nazywają się irrational, czyli nieracjonalne, trudne do zrozumienia, trudne do wyliczenia, no bo jak gdyby nie wyliczy ich się z tego z wymieniania liczb, a potem z mnożenia tych liczb przez siebie. Tylko jeszcze oprócz tych, które są z wymieniania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i z mnożenia ich przez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, czyli z tych, które się znajdują w tabliczce mnożenia, to jeszcze się pojawiają takie liczby, których nie ma w tabliczce mnożenia. Jak to kiedyś musieli po prostu to wymyślić. Musiało się okazać, że istnieją, mimo że ich w tabliczce mnożenia nie ma.
Czyli musieliście ich dopatrzyć, doszukać, wyzastanawiać. Ciekawe, jak to się działo. Kiedy się pojawiły, jak, skąd się wzięły liczby niewymierne. Niewymierne. 11 jest niewymierna? Pewnie tak, ale nie wiem. No 3 na pewno, ale 11. Czy da się pomnożyć dwie liczby, żeby wynikiem było 11? Trzeba by się zastanowić, albo napisać program, który pomnoży wszystkie liczby przez wszystkie cyfry przez wszystkie cyfry. Czyli wyliczy wszystkie liczby, które są w tabliczce mnożenia i zobaczy, których nie ma. Wtedy będzie wiedział, które są niewymierne, irracjonalne. Ciekawe, znowu temat do przemyśleń, temat do pisania programów. A propos pisania programów, no to wychodzi mi, że jednak będzie trzeba po prostu wszystko ręcznie wpisać i potem najwyżej pokazywać te liczby, które są i te liczby, których nie ma. Ewentualnie wyniki mnożeń muszą być wpisane w program i dopiero potem będzie można wybierać go za pomocą parametrów, które są czynnikami mnożenia. Wybierać, tylko wybierać, jak gdyby, ale wpisać je trzeba samemu i tylko nie wszystkie, tylko te, które są wymierne, czyli te, które wynikają z pomnożenia jednej liczby przez drugą liczbę. Czyli będzie trochę mniej niż trzeba wyliczyć, mniej niż trzeba praktykować, czyli mniej niż 50 chyba. Mniej niż 50 trzeba będzie wpisać ręcznie. I to bez względu na to, czy w assemblerze, czy w innym języku, po prostu gdzieś one muszą być najpierw wpisane w jakieś miejsce komputera, żeby potem można je było w jakimkolwiek kalkulatorze, no, wyciągnąć i wyświetlić. Ale gdzieś kiedyś musiały być wpisane ręcznie. Matryce. Matryce znaków, matryce liczb. Wszystko jest to robota ręczna. Dlatego mówiło się o programowaniu, że to jest rzeźbienie. Że programy się rzeźbi. Bo jak gdyby nie jest to tak, że się stryknie palcem i program się sam robi. Tylko trzeba na nim siedzieć jak nad rzeźbą. Trzeba próbować, trzeba uruchamiać, trzeba testować, trzeba zmieniać, ciągle doregulowywać, aż wreszcie wyjdzie coś, co działa. I dopiero wtedy się okazuje, że jest to coś, co jest przydatne i co ewentualnie może się komuś przydać. Do czegoś. Rzeźbienie programów. Programy trzeba rzeźbić. Bo jak się nie rzeźbi programów, to już się potem jesteście tylko dyrektorem tych, którzy rzeźbią. No, przepraszam wszystkich dyrektorów za to mówię, że tylko, ale jest to takie, że tak powiem, innego rodzaju praca. Praca, która polega na kierowaniu tymi, którzy pracują, tak dosłownie, czyli rzeźbią. No, pewnie, że sprzedawać rzeźby też trzeba. Oczywiście rzeźbę też trzeba sprzedać, trzeba ją wystawić, trzeba ją pokazać, trzeba ją jakoś obsłużyć, że tak powiem. Poodkurzać, czy poprzestawiać, czy ochronić, ale rzeźbiarz rzeźbi. To jest taka indywidualna praca, ręczna, no można powiedzieć, że to jest ręczna robota. Ręczna robota to jest taki rodzaj roboty, specyficzny rodzaj pracy, robota ręczna. No, najlepszy chyba rodzaj pracy, ręczna robota. Ręczna w sensie, no ręczna to znaczy nie tyle ręczna, co, no bo jak gdyby można nie rękami, tylko mózgiem można nie rękami, tylko jedną ręką można nie rękami, tylko myszą nie można nie rękami, tylko dźwiękiem. W każdym razie można, trzeba się nad każdym szczegółem
skupić, zastanowić, wykonać go osobiście. Nad każdym elementem przestrzeni. Nad każdą fakturą, nad każdym właśnie elementem, tak, nad każdym elementem przestrzeni wyświetlanej, nad każdym pikselem. Piksele są wymierne. No bo pierwiastek z dwóch to nie jest przekątna. Prostokąta telewizora czy ekranu komputera. Pierwiastek z dwóch to jest liczba abstrakcyjna, która no jest jaka niewymierna. Niewymierna? A właśnie, może nie, pierwiastek z dwóch nie jest niewymierny, bo nie wynika z... nie wynika on z pomnożenia dwóch liczb. Muszę się zastanowić nad tymi liczbami, bo one mają różne nazwy, a każda z tych nazw oznacza coś konkretnego, co potem rodzi ze sobą jakieś konsekwencje dla prasty z tego rzeźbiarza, który jest, no, programistą. Dziękuję.